chwilę, zanim pewnie nasi widzowie się zbiorą. Będzie można nas zobaczyć w dwóch miejscach, na Clip Meetingu i na Facebooku. Mam nadzieję, że nie pokona nas technologia. Dajmy sobie taką minutę dla osób, które się logują, lekko spóźnionych. Jak będziemy mogli prosić, to prosimy, żeby dać znać, czy nas widać, czy nas słychać. Dzień dobry Mamy. Państwu. Jest 18:01, więc myślę, że Możemy możemy zaczynać. zacząć. Dzisiaj troszeczkę inny webinar po serii webinarów inwestycyjnych, po pierwszym webinarze, który prowadził Sławek na temat wolności finansowej. Dzisiaj chcielibyśmy Państwu pokazać Mzuri troszeczkę od kuchni, pokazać jak wygląda nasza praca, a jak wygląda nasz sztandarowy produkt, czyli zarządzanie najmem, bo to jest nasza macierz, od tego zaczęliśmy i do tego chcemy, i na tym produkcie zawsze chcemy działać. Dzisiaj troszeczkę inna sceneria, ponieważ jesteśmy w naszej siedzibie w Łodzi. Siedzibę mamy już taką swoją od roku. Jesteśmy na Open Space, czyli sercu firmy, czyli naszej centrali boku, tak zwanym. Piękne logo i piękny też budynek, w którym działamy od roku. Czasami może być słychać jakieś dźwięki z sali, bo tutaj mamy kilku konsultantów, którzy akurat mogą odebrać jakieś połączenie przechodzące. Mamy nadzieję, że ktoś będzie dzwonił, więc jakby ktoś dzwonił na bok i chciał zadać pytanie, to dziewczyny zawsze mogą to Przekazać mu. przekazać. Tak. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, pokażemy Państwu, chcemy opowiedzieć, jak zostać naszym klientem, na czym polega nasza usługa. Poprowadzę to ja nazywam się Adrian Łytkowski, a ze mną jest dzisiaj Hieronim Krysta, który w Mzuri jest od 10 lat. Hirek zaczynał w Mzuri jako przedstawiciel handlowy, następnie był specjalistą do spraw najmu, działał w terenie, wynajmował lokale, następnie został kierownikiem na region południe, na region Krakowa, Śląska, a prawie od 5, dobrze pamiętam, lat jest dyrektorem do spraw najmu. Od 1,5 roku wraz ze mną tworzy dział sprzedaży i jest dyrektorem także do spraw sprzedaży, dyrektorem do spraw najmu. Głównym zadaniem Hirka jest odpowiedzialność za te dwa piony, czyli za pion najmu i pion rozwijania naszego portfela zarządzania mieszkaniami. Głównym zadaniem Hirka jest jedno chyba z najważniejszych zadań, czyli utrzymanie pustostanu na jedynym akceptowalnym poziomie, czyli zero. Czyli zerowym. No, czyli windykacja zero, pustostan zero, ilość mieszkań w portfelu, no to chcielibyśmy, żeby to było 100 tysięcy czy więcej. Tak. No, takie mamy marzenie Sławka, który prowadził już wcześniej webinar, który jest założycielem, prezesem i pomysłodawcą tego całego wielkiego pomarańczowego logo firmy i Przedsięwzięcia. pomarańczowej rewolucji, w pewien sposób można to tak powiedzieć. Witam Cię, Hirku. Mam nadzieję, że opowiesz nam, jak to wygląda w tej kwestii najmu w terenie, co robimy, jak zarządzamy tym całym najmem. Dzięki Adrian za to przedstawienie. Zanim przejdę do tego, to jeszcze chciałem Ciebie przedstawić. Z nami dzisiaj jest Adrian Łytkowski, który obecnie jest liderem sprzedaży, lecz w firmie Mzuri jest z nami już od 5 lat. Zaczynał na stanowisku inwentaryzatora, osoby, która wykonuje protokoły mieszkań, później został przedstawicielem handlowym. Reprezentował firmę Mzuri we Wrocławiu, rozwijając nasz tamtejszy oddział. Z czasem zaczął zajmować się i wspierać wiele innych działów w firmie związanych ze sprzedażą i inwestycjami. Obecnie nadzoruje i wspiera, organizuje pracę wszystkich naszych przedstawicieli handlowych w terenie i
przygotować te mieszkania, jak najlepiej możemy zadziałać, żeby wynająć. I drugi blok to jest blok, który najlepiej opowie nam Hirek, czyli co się dzieje z tym mieszkaniem, jak przekażecie Państwo klucze, damy je specjaliście najmu. Tych specjalistów w tym momencie mamy 50, ilu jest? Ponad 50 w całej Polsce, rozlokowanych po większej liczbie miast. Z nami tutaj jest Mateusz, który wraz ze mną odpowiada za dział sprzedaży, który nadzoruje ten back office przejęć tych lokali, który nadzoruje, by wszystkie lokale były poprawnie przygotowane do najmu, tak by specjaliści najmu, czyli zespół Hieronima, zawsze mógł bez problemu wynająć. Także dzięki Mateusz. Mateusz będzie też nadzorował i podsyłał nam wszystkie pytania, które Państwo zadacie. Możecie je zadać Państwo na Clip Meetingu, możecie Państwo je zadać na Facebooku, oczywiście postaramy się na wszystkie odpowiedzieć. I to jest trzeci blok, którym chcemy porozmawiać, czyli pytania. Chciałbym, Hirku, żebyśmy zaczęli na początek. Jesteś tu dłużej ode mnie, znamy tą firmę, myślę, znasz ją lepiej ode mnie, chociaż myślę, że znamy ją bardzo dobrze. Chciałbym, żebyś powiedział cokolwiek o Missouri, zbudowawszy odpowiedni portfel w 2009 roku, rzucił pracę w korporacji i założył firmę Missouri wraz ze wspólnikami. Głównie z potrzeby jakby zabezpieczenia swojego majątku, który wcześniej zgromadził, ponieważ też nie było takich usług wówczas na rynku w Polsce. Więc były oczywiście biura nieruchomości, ale to nie jest to samo, co zarządzanie najmem, o czym mam nadzieję dzisiaj trochę więcej opowiemy. Więc wniósł kompetencje i wiedzę nabytą przez poprzednie 10 lat. No i w 2009 roku powstała firma w Łodzi, w małym mieszkaniu na wielkości chyba to była kawalerka. Jakby Sławek był pierwszym klientem wraz z kilkoma znajomymi. Stworzona została usługa i jakby pasjonaci nieruchomości wyszli z tą nową usługą na rynku najmu do klientów. Czy ci przerwę, bo jakby pamiętam ze swoich początków, gdy mieliśmy spotkania w Azuri, czyli pracowników w Missouri, to zawsze Sławek czy osoby, które gdzieś tam witały nas w szeregach, zawsze powtarzały, że Sławek ten pomysł w pewien sposób przywiózł z Afryki, bo zawsze powtarzał, że tam jest to bardziej rozwinięte. Tak, i... no. W 2009 roku w ogóle nie było takiego pomysłu na biznes w Polsce. Natomiast w krajach anglosaskich, gdzie mówimy tutaj o Kenii w Afryce akurat, który gdzieś tam historycznie jest pod wpływem anglosasów, po prostu taka usługa jak opiekowanie się czyimś mieszkaniem na wynajem w dużych miastach, gdzie rynek najmu istniał, po prostu była znana. Stąd jakby Sławek znał taką usługę. Nie zastał jej w owym czasie na rynku w Polsce, więc uruchomił Missouri. Miał kompetencje też biznesowe, żeby taką firmę rozkręcić. Sam stał się bardzo dużym klientem, który na początku dał, że jakby powiem, oddech, powietrze, że tak powiem, firmie, żeby miała czym oddychać. No i z tym wyszliśmy do ludzi. Zarządzamy już najmem, można powiedzieć, 25 lat, no bo w przyszłym roku będzie 25 lat. Oficjalnie działamy od 2009 roku.
Zaczynaliśmy w Warszawie i w Łodzi. O lokalizacjach jeszcze trochę może powiemy później. Z takich ciekawostek to nas bodajże z Gierskiej, tak, gdzie była pierwsza siedziba, do dzisiaj można znaleźć nasz stary baner, który wisi na kamienicy. Ja tak. Często tamtędy przejeżdżam i zawsze widzę go i to jest nasza macierz tak naprawdę, ta kawalerka, która chyba do dzisiaj jest w Sławka posiadaniu i chyba dalej dzisiaj pracuje, jeżeli dobrze kojarzę. Tak jest. Natomiast biznes, który Sławek założył, ma pewną misję od początku, tak? Jest to skierowana też do samego Sławka, ale do klientów oczywiście. Więc misją Mzuri jest budowanie wolności finansowej naszych klientów, czyli Polek i Polaków głównie. I jakby realizując tą misję, głównie jakby rozwijaliśmy produkt usługi zarządzania najmem, ponieważ to jest potrzebne ludziom, którzy posiadają mieszkania na wynajem. Wokół tego oczywiście zbudowaliśmy też inne usługi, o czym zaraz powiemy. Natomiast ważne jest to, że centralnym punktem naszej usługi jest właściciel mieszkania. To on jest naszym klientem. Mzuri nie działa tak jak typowy pośrednik nieruchomości, czyli naszym zadaniem nie jest tylko doprowadzenie do podpisania umowy najmu i przejście do następnej umowy najmu. Naszym zadaniem jest zarządzanie całym procesem, czyli można powiedzieć, że wchodzimy w buty właściciela na podstawie pełnomocnictwa od niego i w jego imieniu to mieszkanie wynajmujemy, zarządzamy nim. Co ważne, my nie pobieramy wynagrodzeń, prowizji tak zwanej od najemców, co bardzo pozycjonuje nas na tym rynku. Po pierwsze, my jesteśmy dzięki temu wiarygodni w oczach naszych klientów. Oni wiedzą, co jest naszym konkretnym interesem. Nie reprezentujemy interesu najemcy, tylko właściciela i to od niego pobieramy wynagrodzenie. Bez pobierania prowizji tak po prostu jest nam łatwiej znaleźć najemcę, bo próg wejścia do umowy najmu dla najemcy jest niższy, jest taniej po prostu bez prowizji dla pośrednika. Nasz zakres usług jest szerszy niż samego pośrednika też, to o tym też będziemy dzisiaj więcej mówić, tak? No i co ważne, nasz interes jest wspólny z interesem właściciela, bo nasze wynagrodzenie jest procentowe. Więc jeżeli wynajmujemy mieszkanie właściciela lepiej, drożej, dbamy o to, żeby był niższy pustostan, najlepiej zerowy, to nasze wynagrodzenie wtedy jest wyższe, więc jakby zachodzi tutaj relacja win-win i jest to po prostu model zbieżny z interesami właściciela. I tak naprawdę każdy właściciel mieszkania w Polsce, mogę to już powiedzieć, powiedzmy z dużym prawdopodobieństwem, bo zaraz będziemy rozmawiać też o lokalizacjach, w których jest Mzuri, ale prawie każdy właściciel mieszkania w Polsce może Mzuri powierzyć swoją nieruchomość pod opiekę. I o ile tylko ona jest gotowa do najmu w takim sensie, że jest bezpieczna dla użytkowników, dla najemcy, technicznie gotowa, po prostu to może nam to mieszkanie przekazać i dzięki temu, że mamy tak szeroko otwarte ręce wobec naszych klientów, w naszym portfelu jest bardzo szerokie spektrum nieruchomości. Tutaj możemy sobie wymienić. Zaczęliśmy od kawalerek, których mamy najwięcej. Mamy też mnóstwo dwupokojowych mieszkań w zarządzaniu. Oczywiście są też trzypokojowe, zdarzają się też większe. Te większe najczęściej wynajmujemy na pokoje, więc mamy też taką usługę, gdzie zarządzamy nieruchomością dla właściciela mieszkania w formie takim, że wynajmujemy osobno pokoje. Tutaj może warto zaznaczyć jednej rzeczy, której my nie robimy, mianowicie, bo też ja często spotykam się, czyli tego, że nie zajmujemy się pokojami, ale nie zajmujemy się kwaterami pracowniczymi. Tak, tak. Ponieważ jest to zupełnie inny biznes, tak. I on jest bardzo zbliżony do tego, czego nie robimy, czyli najmu krótkoterminowego, ponieważ tam nakład tej pracy takiej bieżącej jest bardzo duży. No i tutaj też troszeczkę inny model biznesu. Dzięki, że to wskazałeś. Na szczęście nie wszystkie apartamenty w Polsce są wynajmowane na krótki termin, są też takie na długi termin, więc te apartamenty też pojawiają się w naszym zasobie. Z takich chyba fajnych, warto wspomnieć. Mamy też kilka na przykład właśnie na Złotej 44, tak? Gdzie są zawrotne ceny najmu, ale nie tylko tam mamy apartamenty. Mamy też trochę domów na przedmieściach, ale też w mieście zdarzają się domy na wynajem.
bo to jest nisza na rynku najmu ogólnie w Polsce, ale jednak, jesteśmy jednak tym obecni. Sam chyba przyznasz, domy na pokoje, że domy są w Polsce bardziej trudno wynająć jednak, mimo tego, że jakby Anglia ma na przykład, to co kiedyś Sławek mówił, Anglia ma dość tą filozofię wynajmu domów, często można to spotkać, a w Polsce 90%, 99% wynajmu to są mieszkania. Tak. No i tak samo to wygląda u nas. Myślę, że około 99% tego, co mamy, to są mieszkania, ale mamy też domy, mamy też doświadczenie. No i oczywiście dla właścicieli kamienic czy całych budynków na wynajem również mamy usługę. Mamy już tych budynków wiele, ponad 25 naliczyłem, blisko 30 dokładnie rzecz biorąc, podając taką okrągłą liczbę. Przy okazji takich budynków, gdzie właściciel posiada całą nieruchomość albo jej większość i mamy na przykład kilkanaście mieszkań od parteru po ostatnie piętro, też często zdarzają się nam lokale użytkowe na parterze, więc przy takich okolicznościach też zarządzamy lokalami użytkowymi i no, jakby wtedy całym tym biznesem związanym z tym budynkiem, bo też, o czym powiemy za chwilę szerzej, mamy usługę zarządzania nieruchomościami jako taką, nie tylko mieszkaniami. I zbierając grono klientów, właścicieli mieszkań, udało nam się osiągnąć poziom 10 tysięcy mieszkań, pokoi oraz tych domów, o których wspomniałem, pod wynajem w całej Polsce. W największych miastach, tą listę zaraz tutaj przytoczymy, więc oczywiście zaczęliśmy od mieszkań Sławka, który miał bardzo wyraźną potrzebę pozbycia się bagażu, jakim jest powiedzmy zarządzanie portfelem nieruchomości dla właściciela, bo tak naprawdę dla takiego właściciela to jest jak druga praca. Czasami to jest już tak dużo pracy, że właściwie to staje się tą głównym zajęciem. Można powiedzieć, że mając 10 tysięcy mieszkań w zarządzaniu, obecnie jesteśmy największym portfelem mieszkań w Polsce, operatorem, tak mówiąc, powiedzmy biznesowo. Nawet jak spojrzeć na rynek PRS, który bardzo szybko się rozwija i te prywatne fundusze budują całe bloki, całe osiedla, to dopiero niedawno wszystkie razem osiągnęły większą liczbę niż Mzuri. Więc do niedawna byliśmy więksi od całej branży PRS. No teraz już branża na tyle urosła, że wyprzedziła nas, ale nadal nie ma jednego podmiotu, który byłby większy. No i teraz kto zostaje takim klientem Mzuri, do kogo ta usługa jest skierowana? Oczywiście w skrócie można było powiedzieć, że do każdego, kto ma nieruchomość. Natomiast no, głównie naszymi klientami są osoby, które mają jakąś potrzebę pozbycia się tego bagażu z głowy. Często to z powodu po prostu tego, że nie są na co dzień w miejscu, gdzie znajduje się ich nieruchomość i po prostu nie są w stanie tego osobiście oglądać. Aczkolwiek mamy też klientów, którzy mieszkają dosłownie naprzeciwko, tak? I potrafią dać informację, że na przykład zaświeciło się światło w mieszkaniu, jeżeli to akurat ma znaczenie. Przypominam sobie taką anegdotę. Więc większość naszych klientów ma tak naprawdę jedno mieszkanie, jakby spojrzeć na grupę klientów, aczkolwiek też naszymi klientami są ludzie, którzy przychodzą z większą ilością mieszkań. Są też osoby, które mieszkanie odziedziczyły, czy z powodów na to, że są bardzo zajęte, po prostu nie chcą tracić czasu na coś, co nie przynosi im takiego zysku, jak na przykład ich praca zawodowa czy prowadzenie ich biznesu, więc tego typu zajęcia jak zarządzanie najmem właśnie oddają w zarządzanie firmie Mzuri. Może jeszcze powiem o jednym kliencie, których ja obsługuję, czyli o klientach właśnie deweloperach, PRS-ach i klientach biznesowych, którzy właśnie tworzą te portfele, budując je i często nie chcą tworzyć własnych podmiotów zarządzających, a z takimi klientami też współpracujemy, dlatego też zapraszamy zawsze, jakby nasze grono klientów myślę, że jest otwarte na każdego. Nie ma mieszkania, myślę, którego chyba nie można wynająć, ważne, żeby ono było bezpieczne, schludne. Tak, tak.
Zaraz do tego dojdziemy jeszcze, tylko chciałem dokończyć, że naszymi klientami są też tacy inwestorzy indywidualni, którzy chcą zbudować portfel mieszkań. O tym mieliśmy sporo webinarów ostatnio. Dyrektor do spraw inwestycji Agnieszka Mitosz, którą z tego miejsca pozdrawiam, mam nadzieję, że nas ogląda, prowadziła takie webinary, więc dla osób, które chcą budować swoją wolność finansową, właśnie mamy sporo materiałów w internecie i książki, webinary i usługę budowania takiego portfela mieszkań, czy wsparcia w budowaniu, więc naszymi klientami często są inwestorzy, którzy przychodzą z jednym mieszkaniem, a wychodzą też nie mają na przykład, zatrzymują się na zakupie 30, tak? To takich inwestorów też mamy wielu w portfelu. Dość powiedzieć tak anegdotycznie, że nasz najmłodszy klient nie skończył jeszcze roku życia i jego majątkiem zarządza oczywiście jego opiekun prawny, a natomiast najstarszy klient zbliża się do setnych urodzin, no, więc oczywiście trzymamy kciuki i mocno mu życzymy, żeby do tego sędziwego wieku dotrwał z nami. Więc jednym z pomysłów na nasz biznes jest to, że chcemy też zarządzać mieszkaniem dla właścicielki, dla właściciela nawet po jego śmierci. Ja wiem, że to nie jest modny temat w Polsce, aczkolwiek przy okazji majątku należy o tym mówić, że MZUL jest też po to, żeby twoim majątkiem, drogi właścicielu, droga właścicielko, zarządzać dla twoich spadkobierców. Tak, tutaj napomnę, że Mateusz, który jest z nami, często zajmuje się takimi sprawami, tak. Właśnie zmianami właściciela po czasie dziedziczenia, to jest bardzo trudny też temat, ponieważ no, prawo w Polsce jest bardzo niejasne, bardzo, bardzo trudne i chcemy pomagać zabezpieczyć taką nieruchomość w trakcie tych spraw spadkowych, jeżeli ono jest wynajęte, no to jak najbardziej no tutaj nie wyrzucimy najemcy, a ktoś musi pobierać te pieniądze i w czasie trwania tego najmu pilnować tych napraw i dbać o tą nieruchomość oczywiście do czasu uregulowania wszystkich spraw i jakby też dbamy o to, żeby to wszystko działo się i jak ktoś przyjdzie do nas, że tak powiem, z papierem od notariusza i jestem już właścicielem mojego spadku, no to cały ten benefit, który nagromadził się, niestety w tym trudnym okresie na pewno, ale też jakby przychodzimy, tu jest twój benefit, to jest twoje zabezpieczenie, które na pewno ci oddamy. Tak, no i właśnie w tym momencie jeszcze chciałem powiedzieć, że naszymi klientami są... Mamy jakiś problem techniczny z mikrofonami, tak? Nie słychać nas? Nie wiem, czy nas słychać. Teraz nas słychać, teraz tak. Chyba nas słychać. Przepraszamy za usterkę. Przepraszamy, tak, tak. Chciałem jeszcze powiedzieć o tych, powiedzmy, instytucjonalnych, biznesowych klientach, poza osobami indywidualnymi. Naszymi klientami są wspomniani tutaj deweloperzy, ale też po prostu firmy, które ktoś zakłada pod mieszkania, dlatego że po prostu ma już taką skalę, że musi to rozliczać z powodu działalności gospodarczej. Zdarzają nam się też tacy klienci w postaci syndyka masy upadłościowej, gdzie jakiemuś właścicielowi nieruchomości powinęła się, że tak powiem, noga w biznesie. Ktoś inny przejął jego majątek i teraz MZUL tutaj zarządza, pilnuje, żeby to dalej przynosiło zyski. No i na koniec powiem, że naszymi klientami są też instytucje finansowe, którym KNF pozwolił lokować rezerwy kapitałowe, na przykład w nieruchomości. I oczywiście nie mogę podać nazwy, aczkolwiek mamy takich klientów. Więc jak widać, spektrum w ogóle klientów MZUL jest bardzo szerokie i każdy może tutaj dołączyć, dlatego ja ze swojej strony każdego zapraszam. No i właśnie, chciałem, żebyśmy teraz już powiedzieliśmy sobie o tym mniej więcej, tutaj, czym się zajmujemy i do kogo to jest skierowane, ale żebyśmy powiedzieli jeszcze, Adrian, ty najlepiej to będziesz w stanie powiedzieć, o usługach, które wokół zarządzania najmem, jeszcze pogłębimy temat zarządzania najmem, ale wokół zarządzania najmem zbudowaliśmy kilka właśnie dodatkowych usług,
które mogą być ciekawe i z perspektywy, i są dostępne tylko z perspektywy takiej firmy jak nasza, z uwagi na naszą skalę. Wiesz co, to ja zacznę trochę od tutaj napomnienia tego, że od jakiegoś czasu stworzyliśmy też nową usługę. Mamy swój crowdfunding, który już działa od kilkunastu lat. Z różnymi tutaj sukcesami odnosiliśmy tych SEPi, było 10, 12. One to są fundusze, do których każdy właściciel jest udziałowcem i tutaj Madzia prowadziła albo będzie prowadzić jak webinar na pewno o różnych CEFI. Będzie podawała różne wyniki finansowe, które zostały zakończone. W tym momencie mamy dwa trwające CEFI. Jest to portfel mieszkań i tarcza antyinflacyjna, która reinwestuje swoje zyski. Ale też zaczęliśmy oferować taką usługę zarządzania takiego CFI indywidualnego, czyli to, że właściciel, który ma już zbudowany portfel albo ma większy portfel, który sam się, że tak powiem, reinwestuje, który sam pracuje, który zarządzany jest przez nas centralnie i może każdy z właścicieli stworzyć sobie takie własne CFI, będąc jego jedynym właścicielem, czyli ten portfel sam się raz, że zarządza przez nas, a dwa, że reinwestuje się. Oczywiście to, co wspomniałeś, że każdy właściciel przychodzi z jednym mieszkaniem i potem tych mieszkań buduje się, czyli to, co już było mówione na webinarach Agnieszki, Mitosz, to co mówił Sławek, czyli usługa, którą działamy od znalezienia na rynku nieruchomości przez ewentualny jej remont i przygotowanie jej do najmu, czyli te indywidualne inwestycje, i tutaj jesteśmy w stanie zakupić, myślę, że od pojedynczego mieszkania, kawalerki w każdym mieście, w którym działamy, do budynków, kamienic, i takie rzeczy się zdarzały. A co do kamienic, no to mamy od kilku lat usługę Mzuri Administracja, czyli w świetle prawa budowlanego jesteśmy w stanie zarządzać własnymi budynkami. Robimy tutaj tak jak każdy administrator, rozliczamy cały budynek i robimy wszystko, co robić powinniśmy w tym świetle prawa, czyli wszystkie budynki crowdfundingowe i dla każdego właściciela jesteśmy w stanie zaoferować tę usługę zarządzania nieruchomością w sensie tego prawa budowlanego. I coś, co jest w pewien sposób drugim dzieckiem Sławka, które można powiedzieć, to jest odpowiedź na kryzys, który po powrocie Sławka, którego zatrzymała pandemia, właśnie to odpowiedź, czyli rent pooling. Rent pooling to jest, ja to troszeczkę używam, mówiąc tak brzydko, komuną czynszową, bo jest to taki wspólna pula mieszkań. Mamy różne pule, czyli kawalerki, mieszkania dwupokojowe, mieszkania na pokoje, gdzie takim zabezpieczeniem na wypadek pustostanu, na wypadek jakichś nieprzewidzianych windykacji, co niestety w najmie się też zdarza, właściciel nie musi martwić się o to, że nie będzie miał przychodu, czyli gdy mamy grupę mieszkań, tak jak my mamy tych grup kilka po w danej grupie niech będzie 100 mieszkań, no to właściciel jednego mieszkania nie odczuje straty 20-30 zł w danym miesiącu, a właściciel mieszkania, które w tym momencie stoi puste, bo jest jakiś okres przejściowy, dostanie te swoje wynagrodzenie, ostatni czynsz netto. Czynsz to jest dość ważne pojęcie, czynsz netto to jest przychód każdego właściciela z najmu, czyli nie bierzemy pod uwagę opłat administracyjnych, opłat za media, to jest to zabezpieczenie, że nawet jak nie zarobię, to nie muszę dołożyć do tego interesu, co myślę, że jest fajną odpowiedzią. Fajnie się to odpowiedziało w czasach kryzysu, czyli w latach 2000, w czasach pandemii. Dzisiaj ten pustostan, jeżeli dobrze pamiętam, wczoraj był na poziomie 120 w całej Polsce, skali, plus miejsca pustojowe, czyli to jest poniżej tak naprawdę 1%.
to jest dzisiaj ten rent pooling ma, jest fajną odpowiedzią. Myślę, że jest fajnym zabezpieczeniem w wypadku jakiejś windykacji. Dzisiaj nie jest już tą potrzebą pustostanu, bo ten pustostan jest niski, ale nie wiemy, co będzie jutro. Nie wiemy, co będzie za chwilę. Tak. I to są te wszystkie usługi, które towarzyszą temu, tej głównej usłudze, czyli temu czpieniowi, na którym buduje się Missouri, czyli zarządzaniu najmem. A czy w ogóle przystąpienie do rent poolingu jest jakimś dodatkowym kosztem dla... Nie, wiesz co, jeżeli chodzi o rent pooling, to zawsze miała być usługa darmowa, jest darmowa i prawdopodobnie zawsze będzie darmowa, przynajmniej do momentu, kiedy nie rozrośnie się to na tyle, że trzeba będzie zatrudnić dodatkową osobę, która będzie to obsługiwać, ale na dzień dzisiejszy jedynym warunkiem jest to, że do rent poolingu przyjmujemy mieszkania, które są wynajęte, czyli po pierwszym najmie, i to, na czym nam zależy, to jest lojalność taka wszystkich właścicieli, mianowicie chcemy, żeby każde mieszkanie w tej puli pracowało minimum 3 lata. Jedyne, co może być taką barierą, to jest zawsze to, że przewidujemy karę na rzecz puli, żeby wyeliminować ten takie, no niestety jesteśmy ludźmi, czasami zdarzają się nam jakieś tam kombinactwa, więc to, żeby nikt nie wyszedł z tej puli, jak moje mieszkanie się wynajmie, czyli ta wzajemna solidarność ma być równa dla wszystkich i na tym dzisiaj zależy. To może być dobry produkt dla ludzi, którzy mają kredyt i boją się na mieszkaniu, tak, hipoteczny na przykład, i boją się nawet miesiąca przystoju, jeżeli by taki wystąpił, to muszą z własnej kieszeni zapłacić ratę, no to tutaj na przykład rent pooling wychodzi naprzeciw, bo on niezależnie od tego, czy jest wynajęte, czy nie, 98, 97, 99% czynszu wypłaci, tak? Dokładnie. Dobrze, to ja jeszcze chciałem trochę powiedzieć o lokalizacjach i o naszej skali, bo podpisaliśmy już w historii ponad 40 tysięcy umów najmu, więc udało nam się zyskać sporo doświadczenia i chętnie się tym doświadczeniem dzielimy z naszymi klientami. W naszych mieszkaniach obecnie mieszka 20 tysięcy mniej więcej lokatorów, taką okrągłą liczbę tutaj podaję, więc no jest to jak małe miasteczko. No i właśnie, chyba najmniejsza miejscowość, w której jesteśmy, ma właśnie 20 tysięcy mieszkańców, ale zaczynając od największych, jeśli chodzi o lokalizację, no to tak jak powiedziałem na początku, zaczęliśmy w Łodzi, w Warszawie z powodu tutaj na lokalizację nieruchomości, które posiadał Sławek, no ale szybko zaczęliśmy otwierać inne oddziały z zamiarem tego, że firma będzie ogólnopolska, więc działamy w aglomeracji górnośląskiej, gdzie tych miast jest bardzo wiele, nie chcę wszystkich wymieniać, ale chodzi tam o ten rozstrzał między Sosnowcem a Gliwicami i też od Będzina po Potychy. Działamy też w aglomeracji krakowskiej, czyli nie tylko sam Kraków, ale też ościenny, tak zwany obwarzanek krakowski. Łącznie z Wieliczką. Dokładnie. We wrocławskiej, skąd akurat pochodzisz ty, więc może ty powiedz, jakie tam są ościenne miejscowości. Wrocław, Siechnice, staramy się, jakby jesteśmy cały czas otwarci na każde ościenne miasto, które wejdzie. To, gdzie Dolny Śląsk, który się rozwinął, no to jest Wałbrzych, którym działamy już od 3 lat. Tak, można powiedzieć małe trójmiasto, bo tam są 3 miejscowości, tak? Szczabno, Zdrój, tam Boguszów Gorce i Wałbrzych. Tak. No i duże trójmiasto oczywiście, czyli Sopot, Gdańsk, Gdynia, tam jeszcze jest Rumia. No jest sporo tych. Tak, tam też jesteśmy obecni oczywiście. Aglomeracja poznańska, szczecińska, ale też pojedyncze miasta, tak jak Gorzów Wielkopolski, Częstochowa, Kielce, Radom, Lublin, Białystok, Bydgoszcz, Toruń, no i właśnie najmniejszy oddział, jaki ostatnio otworzyliśmy, no to jest Cieszyn. Spoglądamy z tamtą stronę Czech, ale może tego tematu teraz nie będziemy jakoś głębiej analizować. Więc jeżeli na to spojrzeć z tej strony, że mamy 10 tysięcy mieszkań i pokoi pod wynajem, no to można powiedzieć, że co roku
zdobywamy 10 tysięcy mieszkanio lat doświadczenia. Przy założeniu, że jeden mieszkanio rok doświadczenia w najmie, to jest jedna umowa najmu, która trwa przez pełny rok. Więc w Mzuli widzieliśmy i zobaczymy pewnie jeszcze niejedno, jeżeli chodzi o perypetie związane z wynajmowaniem mieszkań. Więc drogi właścicielu, droga właścicielko, jeżeli macie jakieś pytania, które, czy problemy, które są z waszego punktu widzenia trudne, nie wiecie jak postąpić, wasi znajomi nie wiedzą co wam podpowiedzieć, albo nie wiecie kogo spytać, no to napiszcie do nas na info@mzuri.pl i my chętnie pomożemy. Spojrzymy na wasz problem od strony właśnie zarządzania najmem. Mieliśmy kilku pierwsze pytania, na które właśnie odpowiedzieliśmy, iloma mieszkaniami zarządzamy i jaki mamy pustostan. No i pustostan. Tak, tak. No zarządzamy, tak jak powiedzieliśmy, 10 tysiącami. Pustostan mamy w tym momencie na poziomie poniżej 1,5%. Z tym, że trzeba pamiętać, że też ten pustostan pochodzi częściowo z faktu, że przyjmujemy nowe mieszkania, które najczęściej, bo chyba w 90% nowe mieszkanie od nowego klienta trafia do naszego zarządzania puste, więc ono od razu zasila pustostan. Na temat przedłużania umów, to ja jeszcze powiem w tej sekcji, która będzie dotyczyła właśnie obsługi najmu w trakcie. Mamy to dzisiaj przewidziane, bo to właśnie ten element procesu zarządzania najmem jest bardzo kluczowy dla kwestii związanych właśnie z wysokością pustostanu. Tutaj też mamy pytanie, czy jesteśmy w Opolu. Tutaj w Opolu jeszcze nas nie ma. W tym momencie zaczęliśmy, tak naprawdę parę miesięcy temu weszliśmy do Kędzierzy na Koźla. Tam zaczynamy, tam chcemy rozwinąć portfel, który docelowo ma sięgnąć właśnie Opola. Chcielibyśmy to, co jest na pewno naszym celem, to jest obsadzenie wszystkich miast województwa, wojewódzkich na terenie Polski, bo z tych miast wojewódzkich zawsze można spoglądać gdzieś w koło, tak jak weszliśmy do Wrocławia lat temu ponad 10, bo we Wrocławiu jesteśmy prawie od początku firmy i weszliśmy do Wałbrzycha i tutaj wychodzimy w kolejne miasta. Dla to, co to jak my zawsze patrzymy na miasto, to jest kwestia po pierwsze inwestycyjna, którą tutaj odpowiada Agnieszka Mitosz. Chcemy zaproponować zawsze naszym właścicielom tutaj też jedną rzecz, którą bardzo chciałbym wspomnieć, bo często właściciele mnie o to pytają, jak wchodzimy w nowe miasta. W nowe miasta wchodzimy z własnym kapitałem, z własnym budżetem, testujemy te miasta i wtedy dopiero mówimy właścicielom, że tak, warto tam być, wtedy przyjmujemy od właścicieli, bo jedną dewizą, którą zawsze powtarzał Sławek, to jest jak już wejdziemy do jednego miasta i przyjmiemy chociaż jedno mieszkanie od właściciela, to już tam mamy zostać. Dlatego każde miasto jest przez nas badane, jest ryzykowane własnym kapitałem, który ma firma i dopiero wtedy chcemy tutaj inwestować, więc jak rozgościmy się już w Kędzierzynie, zapewne za chwilę rozgościmy się w Opolu i będziemy tam działać. Jeżeli jest jakiś klient, który w danym mieście ma kilka mieszkań i tutaj chciałby, żebyśmy tam zaczęli, no to jak najbardziej, tak jak powiedział Hirek, zapraszamy na info, a na pewno trafi to do mnie, na pewno porozmawiamy i na pewno zobaczymy, jak szybko i jak możemy tam rozpocząć współpracę. Jesteśmy zawsze otwarci na takie współpracę. Tak. No właśnie, dobrze, że o rozpoczęciu współpracy zacząłeś mówić, bo właśnie chciałem teraz przejść do tego i zadać pytanie, jak w ogóle zostać klientem Mzuri. Ten proces obsługujesz ty ze swoim zespołem, więc dlatego kieruję je do ciebie, a nie odwrotnie. To jest bardzo proste. Mamy dwa punkty komunikacyjne. Pierwszy, o którym wspomnieliśmy, to jest info@mzuri.pl. No, powiem szczerze, widać nas w każdym mieście, w którym działamy, pomarańczowe samochody są bardzo widoczne. Wystarczy podejść do któregoś z przedstawicieli, do któregoś ze specjalistów najmu, zapewne wizytówka, zapewne trafi to do nas i wystarczy mail informacyjny i zapewne nasi przedstawiciele w terenie odezwą się. Drugi, no to zawsze można do nas zadzwonić 795 005 303,
Tutaj głównie Mateusz centralnie wraz z naszym analitykiem i z naszą analityczką i jeszcze jedną specjalistką do spraw sprzedaży, Sonią, na pewno zawsze odpowiedzą też na wszystkie pytania indywidualnie. I to są dwa takie najprostsze. Może Mateusz na czacie właśnie mógłby napisać tam numer telefonu prosić, info. Numer telefonu byś tam zapisał i adres e-mail. To powiedz w takim razie, rozumiem, że ktoś się zgłasza i jakiś proces przyjęcia tego mieszkania w zarządzanie. Na czym ten proces polega? Proces polega na po pierwsze poznaniu nieruchomości klienta. To co zależy mi i naszym przedstawicielom, to jest zawsze, mimo że ta usługa jest jakby jedna, jest przygotowana, to ona zawsze może być dostosowana do naszych potrzeb, do tego, co mamy. Więc zaczynamy od zgłoszenia. Kontaktuje się z danym klientem nasz przedstawiciel. Na pewno opowie wszystko o tym, co robimy, to już wspomnieliśmy. Na pewno ja nazywam naszą usługę trochę usługą spokojnej głowy, czyli to, że nie musisz się właścicielu martwić o to, co się dzieje z mieszkaniem, nie musisz się martwić o to, czy... Jak wiemy, ludzie są bardzo różni i przyjeżdżają zewsząd i odbieramy, nasza infolinia tutaj działa 24 godziny na dobę, staramy się tym najemcom pomagać. I zawsze staramy się pozbawić właściciela tej konieczności kontaktu z właścicielem. To, co my zawsze dajemy, stoimy na tej drodze między właścicielem a najemcą, czyli najemca, dopóki sam właściciel nie zechce, nie ma kontaktu do tego właściciela, ponieważ chcemy chronić naszych właścicieli i dać im właśnie ten spokój, tą prywatność, tak? To my zarządzamy w jego imieniu. Oczywiście w drugą stronę to zawsze działa tak, że właściciel wie, kto jest najemcą, zawsze oczywiście wszystko jest tutaj uzgadniane. Na czym polega cały proces? Po pierwsze chcemy poznać tą nieruchomość i wycenić jej wartość rynkową. To, na czym nam zależy, to jest osiągnięcie jak najwyższego wyniku, ale też w dość szybkim czasie. Mianowicie chcemy zaproponować, po to mamy tutaj swoich analityków, mamy własne bazy danych, mamy pracowników w terenie, że wiemy tak naprawdę w danym okresie czasu, ile warte rynkowo jest dane mieszkanie. Korelujemy te oczekiwania naszych klientów z realnymi potrzebami rynku, bo to, co musimy sobie zawsze uświadomić, to jest po pierwsze, że nieruchomość, która jest pusta, ona nie tyle nie zarabia, ona traci w sensie pieniędzy naszego klienta, bo żaden dostawca mediów, żadna administracja nie pyta, czy ktoś tam mieszka, tylko każe płacić, więc po pierwsze staramy się znaleźć tą jak najwyższą cenę, ale też realną, tak żeby jak najszybciej to mieszkanie trafiło na dobrego najemcę. I to jest pierwsza rzecz, czyli znalezienie tego wspólnego języka, jeżeli chodzi o naszych właścicieli. Następnie oczywiście podpisujemy umowę zarządzania. Z takich ważnych rzeczy to jest to, iż umowa zarządzania zawsze z naszymi właścicielami podpisywana jest na czas nieokreślony. To jest to, żebyśmy mieli tą możliwość podpisywania tych umów z najemcami. To jest to, żebyśmy mogli nią zarządzać. Oczywiście mamy różne sytuacje, czasami po x latach zabezpieczamy swoje dzieci i chcemy im kupić mieszkanie na studia, są potrzeby mieszkaniowe, oczywiście zawsze jesteśmy w stanie tutaj próbować porozumieć się z najemcami i udostępnić to mieszkanie dla danego właściciela, stąd ta potrzeba podpisania nie okresowych umów, a umów nie na czas nieokreślony. I co robi nasz przedstawiciel? Nasz przedstawiciel po zgromadzeniu wszystkich dokumentów, tam jest cała taka niestety lista, rozpoczyna wewnętrzny proces, który po pierwsze polega na
zabezpieczeniu nieruchomości w postaci bardzo, ale to bardzo szczegółowego protokołu zdawczo-odbiorczego. Co nam ma to dać? Chcemy opisać, że tak powiem, każdą rysę na meblach, gdyż chcemy zabezpieczyć ten najem, móc jasno powiedzieć najemcy, że to jest na przykład jego winą lub to nie jest jego winą. Chcemy, żeby każdy najemca mógł czuć się bezpiecznie, wiedział, co wynajmuje, i żeby nie czuł tej presji, że a oni mnie za coś obciążą. No nie o tym, na tym ma to polegać, dlatego to jest pierwsza podstawowa rzecz, czyli inwentaryzacja, opis, protokół zdawczo-odbiorczy i zdjęcia. Zdjęcia zawsze przechowujemy na wewnętrznych serwerach. Ja zawsze powtarzam naszym inwentaryzatorom i naszym przedstawicielom, że im więcej zdjęć, tym lepiej, bo to zawsze pozwala nam ukrócić w pewien sposób jakby dyskusję i pokazać najemcy, że no, przysłowiowy but na suficie, którego nie było, on nie jest naturalnym zużyciem. Zależy nam na tym, żeby te nieruchomości jak najdłużej pracowały, żeby jak najdłużej osiągały maksymalne zyski. Oczywiście no, jak wszystko się zużywa, ale chcemy zabezpieczyć tą nieruchomość i to jest pierwsza podstawowa rzecz, którą robimy po otrzymaniu kluczy od właściciela. Drugą rzeczą jest stworzenie marketingu mieszkania, czyli dzisiaj podstawowym marketingiem mieszkania jest internet. To, co robimy, a czego nie robimy bardzo profesjonalnych zdjęć mieszkań. Dlaczego? Ponieważ nie jest trudno zatrudnić fotografów czy przeszkolić ludzi w robieniu bardzo profesjonalnych zdjęć, ale jak ja też pracowałem z najemcami i to, z czym się spotykam, to, że zdjęcia są ładne, ale w końcu przychodzi najemca i mówi, to jest to, co ja widzę na zdjęciu. To nie jest przekolorowane zdjęcie z nie wiadomo jak home stagingiem. Oczywiście ładne zdjęcie przyciąga. Ono ma być ładne, ale nie przekolorowane, no bo w tym momencie może zdarzyć się tak, że najemca po prostu widzi mieszkanie na Bali, a okazuje się, że to jest mieszkanie na bałutach w Łodzi, co byłoby przekłamaniem, więc chcemy być fair. Kolejną rzeczą, którą po zgromadzeniu przepracowujemy, to jest przyjęcie opłat. To jest coś, czego czasami nasi klienci nie rozumieją, ale to jest ich zabezpieczenie. Mianowicie tworzymy kalkulator opłat ryczałtowych. To jest ważne, żeby przyjąć jakieś zaliczki ryczałtowe, żeby nie rozliczać co miesiąc tego najemcy, bo raz przy skali, którą my mamy, byłoby to bardzo ciężkie, a po drugie przy najemcy są bardzo różni. Jedni będą co miesiąc wysyłać te liczniki, drudzy nie, więc przyjmujemy bezpieczne zaliczki. Przyjmujemy na podstawie naszego doświadczenia zawsze na tyle bezpieczne, żeby w jakimkolwiek wypadku nieplanowanym, żeby to nie odbiło się na kieszeni właściciela, że nagle przyjęliśmy kubik wody, a normalnie człowiek zużywa około 3 kubików wody miesięcznie, więc zawsze zabezpieczamy w postaci dobrych, ryczałtowych opłat naszych właścicieli. I w tym momencie, jak to mieszkanie przejdzie te wszystkie procesy, przychodzi tutaj do ciebie, do twojego zespołu, który jest... Jeszcze zanim do mnie przyjdziemy, jak jesteśmy przy podpisaniu umowy zarządzania, to na pewno klienci przy tej okazji pytają, ile to kosztuje, więc dobrze, żebyśmy może w tym miejscu o tym powiedzieli. Ile w ogóle kosztuje usługa Mzuri? Wiesz, często zaczynajmy się od tego rozmowy i to jest jakby usługa Mzuri jest procentowa i dla każdego klienta indywidualna. Mianowicie są dwie ważne rzeczy. To jest to, że Mzuri pobiera tylko i w wypadku wynagrodzenia od własnych sukcesów. Czyli w momencie, w którym nie przyjmujemy lokalu, nie bierzemy pieniędzy od właściciela i mówimy, no to dobra, zapłaciłeś nam, teraz mamy to mieszkanie, no i co się z nim dzieje, to się z nim dzieje. No nie. Pierwszą opłatą, którą pobieramy od właścicieli jest opłata za przejęcie i wynajęcie.
jest to jakby 100% czynszu najmu netto. To jest czynszu, który jest właścicielskim wynagrodzeniem. Nigdy nie bierzemy żadnych opłat od opłat administracyjnych, mediów i tym podobnych. Zawsze pobieramy to w momencie, w którym wynajmiemy lokal i dopiero wtedy ta faktura jest generowana. A miesięcznie pobieramy od właściciela lokalu 11%. I to też jest zawsze od sukcesu. To jest ważne, że tak jak mówiliśmy, no, najem jest inwestycją. Najem też niesie ryzyko, zdarzają się windykacje, zdarzają się swego rodzaju jakieś opóźnienia i nie zobowiązujemy właścicieli do zapłacenia w momencie, w którym nie dostaliśmy przychodów, więc nie zapłaciliśmy właścicielowi. To ma pokazać jedną rzecz, że jesteśmy partnerami biznesowymi i zawsze będziemy chcieli współpracować na jednej linii, na jednym poziomie. I to są te główne opłaty. 100%... Ta pierwsza opłata, co powiedziałeś, to chyba ma jakiś górny limit. Tak, to właśnie chciałem wrócić do tego, ponieważ jeżeli tutaj chodzi o główne tym, czym zarządzamy, czyli mieszkania, to jest nie więcej niż 2000 zł, tak? Czyli każdy przychód powyżej w danym momencie jest jakby już wynagrodzeniem właściciela. Dobra, no to tutaj w skrócie powiedziałeś. Ale jeszcze jest tam taki punkt w opłatach od właściciela, który dotyczy przedłużenia umowy albo zawarcia kolejnej. Tak, to jest jeszcze jedna rzecz. To, co robimy, to jeżeli zmieniamy najemcę po roku czasu, czyli tak naprawdę po pełnych 11 miesiącach, za znalezienie kolejnego najemcy możemy pobrać 50% czynszu netto, ale nie więcej niż 1000 zł. To, co jest ważne, to jest to, iż ta opłata nie naliczy się wcześniej niż po 11 miesiącach przemieszkanych przez najemców, bo nie musi być to jeden najemca, ale jeżeli ci najemcy się zmienią, bo najemca może zawsze zrezygnować, zapłaci wtedy opłatę, która jest jakby wynagrodzeniem właściciela za ten utracony przychód, więc w tym momencie raz, że właściciel dostanie dodatkowe wynagrodzenie, dwa, że od tego wynagrodzenia tutaj nie pobierzemy tego dodatkowego wynagrodzenia za znalezienie kolejnego najemcy, tylko wtedy szukamy go z własnych, jakby mówiąc kolokwialnie, środków. Okej. Dobrze, to mieliśmy teraz przejść do, bo ci przerwałem z tymi opłatami, ale przechodziliśmy do już samego procesu. To może jeszcze zanim przejdziemy, to taka mała wskazówka dla właścicieli, to z czym ja się spotykam. To jest często takie pytanie, w co warto zainwestować, w co nie warto zainwestować. Jeżeli tutaj nie wchodzimy, już mamy mieszkanie i często zastanawiamy się, co zrobić, czy czekać na najemców, czy je wyposażyć, to naszym doświadczeniem jest to, że lepiej znaleźć najemcę do lokalu, niż dostosowywać lokal do najemcy, z tego względu, że każdy najemca jest różny i lepiej je przygotować pod jakąś grupę docelową, niż zastanawiać się, co będzie chciał najemca, no bo niestety spotykamy się z różnym i mogą chcieć nawet złote góry, więc zawsze wychodzę z tego założenia, przygotujmy ten lokal. W co warto zainwestować? No to w powtarzalne. Dzisiaj takim standardem królującym na rynku jest tak zwany standard IKEA, czyli te meble, które są dobrej jakości, nie są zbyt wygórowane cenowo i nie są tutaj i są łatwo odtwarzalne, tak? Czyli części ewentualne są możliwe do dokupienia. W co nie warto inwestować? No to na pewno to, co już dzisiaj nie jest popularne, to na przykład telewizory. To jest coś, co grupa młodych ludzi, czyli pokolenia Z, które wchodzi właśnie na ten rynek wynajmujących, nie używa, a z reguły ja się spotykam z tym, ty chyba też, że najemca, który ma telewizor, przyjeżdża z różnego rodzaju telewizorem. Tak, no często najemcy mają swoje, tak, telewizory stały się, nie wiem, czy to dobra nazwa, ale powiedzmy intymnym wyposażeniem, ludzie mają to ze sobą, nie oczekują, że to będzie w mieszkaniu, więc to może rzeczywiście nie warto
przeinwestowywać w mieszkania, doposażając w jakiś duży telewizor, bo jak najemca potrzebuje duży telewizor, to ma już go ze sobą. No tak? Chyba, że to są apartamenty premium, no ale tutaj tu mówimy o czymś innym. To, co też przyjęliśmy jedną nomenklaturę, no to jest to, że nie warto tych mieszkań wyposażać w talerze, sztućce, garnki, a już na pewno nie w kołdry i wszelkich właśnie higienicznych rzeczy, no bo to jest bardzo różnie, jedni najemcy chcą, drudzy nie chcą. Koniec końców i tak wychodzi na to, że najemcy mają właśnie swoje garnki, kubki i tym podobne i jest to w mojej ocenie stracony pieniądz, który można gdzieś założyć, kupić lepszy mebel, kupić wygodniejszą kanapę, to jest ważne. Po prostu zaoszczędzić, tak? Albo tak, albo zaoszczędzić, albo to, co warto, to jest piekarnik. To zawsze powtarzam taki must have, który właśnie najemcy często pytają, czy w mieszkaniu jest piekarnik. Także Kilku, a co się dzieje po tym, jak przekażę ci klucze i masz puste mieszkanie? Znaczy od momentu, jak tylko skończysz przygotowywać ofertę mieszkania, zaczynamy poszukiwania najemcy. Nawet jeżeli jeszcze trwa przygotowanie protokołu, no to my już to mieszkanie ogłaszamy i odbieramy telefony od najemców, umawiamy się na prezentację. I prezentujemy to mieszkanie, więc właśnie naszym pierwszym zadaniem po podpisaniu umowy zarządzania, bo tak jak wspomniałem wcześniej, gro mieszkań, myślę, że ponad 95% przekazują nam klienci bez najemców, czyli naszym pierwszym zadaniem jest po prostu wynajęcie, pierwsze zapewnienie pierwszego najemcy, jak najszybsze pozbycie się pustostanu. Więc korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia, przygotowaliśmy listę rzeczy, które robimy, żeby tego pierwszego najemcę jak najszybciej znaleźć. Zoptymalizowaliśmy ją też w czasie zbierania doświadczeń. Więc na początek ogłaszamy mieszkanie na naszej stronie, mamy swój portal z ogłoszeniami. Kopujemy to mieszkanie na portale zewnętrzne, te najbardziej znane. Robiliśmy duże badania na temat tego, które portale przynoszą w ogóle odzew, a które nie przynoszą. Teraz nie chciałbym reklamować portali ogłoszeniowych, więc i na jakby generować im biznesu, więc pozostawię to bez nas. Natomiast korzystamy z tych portali, które generują ruch. No to jest też bardzo tak dostosowane do miasta, do danego lokalu i tak dalej. Tak, więc są jeszcze, aczkolwiek one są już na wymarciu, lokalne portale ogłoszeniowe. Internet na tyle się zglobalizował, że myślę, że jakbyśmy się tutaj spotkali za 5 lat, to pewnie temat byłby już w przeszłości, tak? Tak jak kiedyś były ogłoszenia publikowane w gazecie, tak? No więc portale lokalne myślę, że No ciekawe, czy za 5 lat będzie istniał Facebook i Marketplace, który też jest jednym z źródłem. No właśnie, poruszyłeś temat. Od czasów pandemii, nawet chyba rok wcześniej, zaczęliśmy bardzo mocno być obecni na Facebooku, ogólnie w mediach społecznościowych. Używamy tego kanału do poszukiwania najemców. No dzisiaj można już o tym mówić, bo już wszyscy o tym wiedzą, ale na początku nie było to takie oczywiste. Więc tam, no mam nadzieję, że Facebook nie zmieni jakoś specjalnie zasad ogłoszeń, ale tam w tym momencie szeroko się ogłaszamy i stamtąd bierzemy też wielu najemców. Współpracujemy z pośrednikami, no bo też trzeba powiedzieć, że Missouri, wchodząc w buty właściciela, poszukuje najemcy metodami, które są ogólnie dostępne dla każdy właściciel, gdyby chciał, powiedzmy, możliwie efektywnie wynajmować swoje mieszkanie, mógłby sobie poszukiwać najemcy właśnie podobnymi kanałami. Więc to, co robimy, no to też współpracujemy z pośrednikami. Tutaj na początku przy zawieraniu umowy zarządzania określamy z właścicielem, czy to ma być współpraca bezprowizyjna, czy prowizyjna. Pośrednik na rynku nieruchomości jest po to, żeby pomóc znaleźć klienta, więc jakby no nie boimy się tego. W niektórych przypadkach to się bardzo sprawdza, szczególnie w mieszkaniach droższych, czy nawet w mieszkaniach premium, no bo trzeba sobie na chwilę też stanąć w butach najemcy, jeżeli ktoś, jakiś ekspat na przykład, przylatuje do Polski, wysiada na tym lotnisku, no to on może trochę nie wiedzieć, gdzie i jak szukać tego mieszkania, więc ktoś będzie mu pomagał, ten ktoś z kolei
to nie jest jakiś jego główny cel, więc pewnie zawodowy, więc pewnie to jest jakaś kolejne jego zadanie w pracy, więc zatrudnia do tego pośredników, więc to nie jest jakiś kanał, z którym Mzuri ma napięku, my po prostu szukamy najemców też z pomocą pośredników, ale większość najemców z powodu braku pobierania prowizji wynajmujemy tak jakby, znajdujemy tak jakbyśmy byli właścicielami właśnie. Często relokujemy też najemców pomiędzy mieszkaniami, no bo chcemy zawsze poznać powód zakończenia umowy albo powód wypowiedzenia umowy przez najemcę. No i przy okazji poznawania tego powodu jest lista takich powodów, które powodują, że temu najemcy możemy zaproponować inne mieszkanie, więc od tej strony patrząc mamy jakiś portfel swoich najemców. Mamy też współpracę z firmami, które wynajmują od nas na własnych pracowników. To było dość widoczne w czasie wojny, gdzie duża ilość imigrantów przybyła do Polski. I też te współprace już raz nawiązane też często trwają, bo o ile już nie lokujemy tutaj imigrantów wojennych, no to właśnie ci ekspaci i tak dalej. Więc ta baza naszych współprac z firmami jest cały czas duża, poszerzana i cały czas gdzieś się poszerza. I tutaj zawsze mogą się właściciele firmy odezwać do mnie, do ciebie i zawsze to gdzieś pokierujemy. Jasne. No. Rynek najmu bardzo ewoluował przez ostatnie 10 lat, jak na nim jestem. Pewnie ktoś to, Sławek, mógł powiedzieć w skali 25 lat. I dzisiaj ilość obcokrajowców na rynku najmu w Polsce jest bardzo duża, więc już nie tylko są ci upragnieni ekspaci, którzy dobrze zarabiają i wynajmą za każdą stawkę mieszkanie, bo interesuje ich właśnie ta lokalizacja w największych miastach, więc po prostu rynek najmu na przykład w Warszawie czy w Krakowie jest bardzo nasycony właśnie najemcami obcokrajowcami. Ja trochę o tym później jeszcze powiem w kwestii zabezpieczeń przed problemami, że tak powiem, bo właśnie różnica między Mzuri a pośrednikiem nieruchomości jest taka, że nam bardzo zależy na tym, żeby możliwie się zabezpieczyć przed problemami, które wystąpią w najmie, ponieważ to my też się obsługujemy później. To może zacznijmy od początku, powiedz mi, jak wybieramy tego najemcę. Właśnie miałem do tego dotrzeć. No najpierw jeszcze umawiamy się na prezentację z nim. Mamy kontakt center, które odbiera telefony. Nasi specjaliści do spraw najmu, którzy są w terenie, też odbierają telefony, ogłaszają mieszkania, więc umawiamy się z takim najemcą na prezentację, pokazujemy mu mieszkanie, no to jest pewien proces sprzedaży, więc jakby pokazujemy wszystkie pozytywne cechy mieszkania, prezentujemy warunki umowy, warunki finansowe najmu, zachęcamy tego najemcę do podjęcia pozytywnej decyzji. No i właśnie, gdy on już jest na tak, podjął już tą pozytywną decyzję, no to wtedy nadchodzi moment na weryfikację, ponieważ w naszym interesie jest znaleźć tego najemcę możliwie szybko, ale też nie za wszelką cenę, bo nie chcemy wynajmować mieszkań ludziom, których nie będzie na te mieszkania stać. Więc nasza selekcja najemców, weryfikacja opiera się tylko i wyłącznie o finanse najemcy. Czyli pytamy się każdego najemcy, czy stać go na wynajęcie tego mieszkania i jego deklarację chcemy potwierdzić dokumentami, które on nam jest zobowiązany przedstawić. Znaczy nie podpiszemy umowy najmu z najemcą, jeżeli nie przedstawi on dokumentów potwierdzających, że zarabia no co najmniej dwa razy tyle, ile kosztuje mieszkanie. Więc no to jest takie sztywne kryterium, proste dla każdego z naszych specjalistów spraw najmu i jakby wymóg u nas w firmie wobec najemców, o czym też informujemy tych najemców wcześniej, nie jest to jakaś małym druczkiem ukryty wymóg. No i tutaj właśnie dopiero kiedy ten najemca spełnia to kryterium, decydujemy, że chcemy podpisać z nim umowę, więc najemca przedstawia dokumenty, podpisuje z nami rozbudowaną umowę najmu. Ta umowa najmu no, jest wynikiem naszego wieloletniego doświadczenia w najmie, to jest już tam
45 albo 46 wersja tej umowy. Z kolei, bo tam one mają swoje numerki w czasie. Więc dość nauczeni doświadczeniem, doświadczeniami, które spotkaliśmy w praktyce, szlifujemy tą umowę stale, więc nawet jeżeli dzisiaj mamy taką wersję umowy, no to ja już wiem, że tam będzie kolejna 407 wersja, która jest teraz w przygotowaniu i niedługo wejdzie w życie, myślę, że z nowym rokiem. Jakieś tam kolejne korekty będą wprowadzane, więc Muzuri ma jeden wzór umowy najmu dla mieszkania, jeden wzór umowy najmu dla pokoju i na tych wzorach operujemy. To też jest ważna informacja dla właścicieli, ponieważ czasami właściciele chcą, żebyśmy zawarli umowę najmu na ich warunkach. Akurat z perspektywy takiej firmy jak nasza nie jest to możliwe, żebyśmy mogli obsłużyć efektywnie wyjątki typu właśnie zawartą umowę najmu o innej treści niż to, co mamy standardowo, ponieważ wszystkie procesy są w firmie ułożone tak, żeby obsługiwać umowę o tych, a nie innych zapisach. Do tej umowy najmu, która wraz z załącznikami ma ponad 10 stron tekstu i tam myślę, że wszystkie warunki, które standardowo często umawiane są na tak zwaną gębę między wynajmującym a najemcą, u nas są po prostu spisane. Są też rzeczy, które pewnie wiele osób mogłoby pominąć z braku doświadczenia. No do tej umowy jeszcze dochodzi ten protokół, który zespół zajmujący się przyjęciem mieszkania pod opiekę przygotowuje na początku. Ten protokół później jest załącznikiem przy podpisaniu umowy. Używamy go jako protokołu odbiorczego, w którym wprowadzane są ewentualne uwagi do stanu mieszkania na koniec najmu i później przy kolejnych najmach znowu ten protokół jest użytkowany, zmieniana jest jego treść, jeśli tam wymaga tego sytuacja, bo na przykład mieszkanie przeszło jakiś remont czy zmianę wyposażenia. No i przy okazji tej umowy najmu najemca musi nam, żeby dostać klucze, no to musi nam wpłacić wszystkie opłaty związane z wynajęciem, czyli kaucję i pierwszy czynsz za wynajem. Tutaj pewnie pojawia się od razu pytanie, uprzedzę je, jakiej wysokości pobieramy kaucję. Standardowo, jeżeli mieszkanie z opłatami kosztuje x złotych, no to my trochę więcej, na przykład 200 czy 500 zł więcej niż ta opłata za mieszkanie pobieramy od najemcy, czyli nie czynsz netto dla właściciela, nie sumę opłat, którą najemca płaci za całe mieszkanie, czy tam z opłatami eksploatacyjnymi, zaliczkami na media, ale kwotę trochę wyższą. Ja to powiedziałbym, że różnica jest po to, żeby się nie tylko z powodów finansowych jest ta różnica, ale też po to, żeby najemca nie kojarzył kaucji z ostatnim czynszem, że to jest ta sama kwota, więc drogi właścicielu, nie będę płacił ci ostatniego czynszu, zatrzymaj sobie kaucję. Tu mamy akurat wytłuszczonym drukiem w umowie zapisane, że na coś takiego się nie zgadzamy i że ostatni czynsz nie może być zapłacony kaucją, bo kaucja nie od tego jest, żeby pokryć ostatni czynsz. I do tego wszystkiego najemca musi wykupić jeszcze polisę OC najemcy. OC z assistance, czyli tam współpracujemy w tym zakresie akurat z PZU i OC najemcy przydaje się w sytuacji jakichś szkód losowych w mieszkaniu, natomiast assistance, gdzie są fachowcy, tacy, którzy tam hydraulik, ślusarz, to są tacy podstawowe usługi, które mogą się najemcy przydać w trakcie trwania najmu i które z racji na wykupioną polisę są dla niego dużo tańsze, niż by je zamówił po prostu z rynku. Są to też profesjonalne usługi fachowców, którzy no nie są to jakieś złote rączki, które nie wystawiają faktur i robią trochę na czarno, tylko to są prawdziwi fachowcy dający gwarancję na wykonane czynności. Tu jeszcze przy tej kaucji wracając, o jeden krok, jedno zdanie. W przypadku najemców spoza Europy, prowadziliśmy to jakiś czas temu, bo właśnie wspomniałem, że jakby rynek najmu ewoluuje i jest bardzo dużo najemców na naszym rynku pochodzenia zagranicznego i w przypadku strat, które mogą spowodować w mieszkaniu, mówiąc wprost, bo spotkanie jest skierowane głównie do właścicieli mieszkań, pewnie wszyscy znają tą historię o osobach z Dalekiego Wschodu czy z Dalekiego Południa, które
chociaż płaciły za mieszkanie, mają trochę inny styl użytkowania, inną, powiedziałbym, inne nawyki mieszkaniowe, mówiąc dyplomatycznie. I te mieszkania jakby przyprawiają właścicieli na koniec najmu o palpitację serca, mówiąc kolokwialnie. No więc wychodząc temu naprzeciw od osób, które pochodzą spoza Europy, pobieramy podwójne kaucje. Czyli tą naszą już i tak wyższą kaucję przemnażamy jeszcze przez dwa. Dopiero wtedy, jeżeli najemca spełnia nasze oczekiwania dotyczące weryfikacji, czyli tam stać go na mieszkanie, wpłaca podwójną kaucję, to dopiero wtedy mu wynajmujemy. No i też budzi zaufanie na pewno. Tak, no to znaczy na przykładzie Warszawy, bo ten jakby wzrost zainteresowania ze strony obcokrajowców mamy największy w Warszawie, więc z racji tego, że to jest stolica i mam tam najwięcej miejsc pracy, więc widzimy, że tam, żeby się wprowadzić do mieszkania, taki najemca musi dysponować kwotą przekraczającą częstokroć 10 tysięcy złotych. No przy kawalerkach nie, ale przy większych mieszkaniach. Więc to też jest swego rodzaju kryterium weryfikacyjne, które eliminuje, powiedzmy, pewną grupę najemców z Ja bym tu jeszcze dodał jedną ważną rzecz, która gdzieś tam może się po oglądnięciu tego webinaru przez potencjalnych najemców, że nie dyskryminujemy ich ze względu na pochodzenie, tylko na to, że tutaj najemcy spoza Unii Europejskiej, no po zakończeniu najmu są niestety trudniej ściągalni, jeżeli chodzi o to. I to jest tym, tak. tym zabezpieczeniem. Nie dyskryminujemy nikogo ze względu na. Nie, bo to nie chodzi o to, że nie lubimy ludzi pochodzących z Kenii. No. Boże. Tylko chodzi o to, że jeżeli ktoś właśnie pochodzi na przykład z dalekiego południa i spowoduje zniszczenia, które są na dużą kwotę, przekraczającą kaucję, to jest bardzo trudno dojść od niego jakiejś później zapłaty tego zadłużenia, tak? Więc ta wyższa kaucja dla osób z, powiedzmy, dalekiego pochodzenia, uogólniając, bo to nie chodzi tylko o Afrykę, tak? Nie chodzi o Kenię, mówimy dlatego, tak, że tak. Sławek, który jest założycielem, jest w połowie Kenijczykiem. Do tego nawiązałem, natomiast chodzi o możliwość ściągnięcia ewentualnego zadłużenia, która jest bardzo mała, wręcz zerowa, i koszty takiego dochodzenia ewentualnych strat przekroczyłyby pewnie dług. To może zanim tutaj zaczniemy mówić sobie, co jeszcze robimy w czasie najmu, a skoro już właśnie rozmawiamy o tych długach i o tych ewentualnych właśnie płaceniach, niepłaceniach, może powiesz coś o windykacji, bo to nie ma problemu. To jest dość ciekawy temat, który często powtarza się w spotkaniach z właścicielem, co jak najemca nie płaci. Mhm. Tak? No niestety bardzo medialnymi sytuacjami są, kiedy najemca się wprowadza i zalega w tym lokalu. Jakby no tutaj trzeba powiedzieć jasno, że są przypadki skrajne, są to jednostkowe, mimo wszystko w skali naszej mieliśmy tych przypadków chyba poniżej procenta. No, było ich bardzo mało, może nie rzucajmy procentów, ale było ich bardzo mało, kiedy dochodziło do spraw sądowych, ale jednak to się może zdarzyć i może nie tyle, że ktoś zalegnie, ale gdzieś tam się te opóźnienia czy niepłacenie przez x czasu zdarzyć, więc co wtedy robimy? No. Nawiążę do tego, że jesteśmy operatorem mieszkań, tak jak operator telekomunikacyjny przy telefonach, mamy procedurę windykacyjną. To znaczy, jeżeli masz abonament na telefon, to gdy nie zapłacisz, dzień po terminie dostaniesz przypomnienie. Jak dalej nie będziesz płacił, to nie dość, że ci odetną usługę, tego akurat w mieszkaniach nie możemy zrobić, to mogą cię wpisać do KRD i to im bardzo sprawnie wychodzi. Więc no my trochę nawiązując do tego też mamy procedurę windykacyjną. Nasz termin płatności w umowach, który stosujemy jako standardowy i nie negocjujemy go, negocjowaliśmy go tylko w trudnych czasach pandemii, gdzie sytuacja rynkowa była kryzysowa bardzo i wtedy zgadzaliśmy się, żeby to był 10 maksymalnie. Dzisiaj standardowo w umowach najmu termin płatności to 3 dzień miesiąca, więc u nas, tak, więc 4 dnia miesiąca
dla lokali, których nadal mamy niezapłacony czynsz, wysyłane są przypomnienia. To się dzieje automatycznie? Ktoś tak, mówi? Tak, to się dzieje automatycznie. No, mamy swój autorski system do obsługi mieszkań, tak zwany CRM, i to się dzieje automatycznie w tym naszym systemie, natomiast to nie zawsze też przynosi efekt. Nie zawsze wysłanie komuś SMS-a czy maila spowoduje, że on tego samego dnia dokonuje płatności. Więc w kolejnym kroku nasze biuro obsługi klienta tu z tej sali, z której nadajemy, wykonuje szereg telefonów z ponagleniem najemcy do zapłaty. Te czynności, czyli przypominajki i telefony z ponagleniami, to są takie filtry, które pozwalają odsiać, powiedzmy, tych, którzy zapomnieli, tych, którzy parę dni później dostali po prostu wypłatę niż termin płatności, i czy po prostu parę dni później dysponowali możliwością zapłaty czy środkami. To trwa kilka dni i około 12-13 dnia miesiąca kończymy obsługę windykacji przez telefon. To znaczy przekazujemy to, co zostało do naszych specjalistów w terenie, bo wychodzimy z założenia, że co można było załatwić przez telefon, to już załatwiliśmy, i dalsze telefonowanie czy SMS-owanie nie przynosi efektów, więc po prostu chcemy pojechać na miejsce, zapukać do drzwi, porozmawiać z tym najemcą, czy dowiedzieć się, czy coś się stało, tak? To znaczy wejść trochę w rolę zaniepokojonego właściciela, który nie ma kontaktu, czy otrzymał już kilka obietnic, które nie zostały spełnione, i po prostu teraz trochę zdenerwowany już przyjeżdża na miejsce i chce rozmowy w cztery oczy. Więc my właśnie wykonujemy takie wizyty windykacyjne. Oczywiście one odbywają się w ramach dozwolonego prawa. To nie są jakieś najścia polegające na tym, że ktoś wtargnie do mieszkania, że nasi przedstawiciele nie wchodzą ludziom do mieszkania bez pukania, bez zadzwonienia, bez wcześniejszego ustalenia tego. Natomiast zapukanie do drzwi i przeprowadzenie negocjacji z osobą, która te drzwi otwiera, jest oczywiście dozwolone. To jest całkiem cywilizowana metoda nacisku w związku z brakiem płatności, i to stosujemy. Stosujemy to do skutku. Nasi specjaliści są do tego szkoleni. Poza tym jakiś czas temu zatrudniliśmy pierwszą osobę, która specjalizuje się tylko i wyłącznie w windykowaniu i objeżdża mieszkania te, powiedzmy, z trudniejszymi przypadkami, które gdzieś tam, mimo tych kilku filtrów wcześniej założonych, tych kilku kroków, które zastosowaliśmy, jeżeli one nie przynoszą efektów, no to wchodzi nasz specjalista spraw windykacji, który jest nadal w ramach dozwolonych metod prawem, ale jest po prostu skuteczniejszy i powiedzmy bardziej... Lata doświadczenia to jedno, ale on częściej jest w stanie zapukać niż taki nasz specjalista w terenie, czy częściej jest w stanie tego najemcę dopingować do zapłaty, mówiąc dyplomatycznie. Więc to są takie, powiedzmy, czynności windykacyjne, które stosujemy. Oczywiście one nie dają 100% gwarancji. MZURI też nie prowadzi działań, które przekraczają linię prawa wyznaczoną przez Polski Kodeks Cywilny, więc my nie wchodzimy najemcy do mieszkania, naruszając jego miru domowego, nie wiem, nie terroryzujemy go, nie straszymy, nie używamy narzędzi i tak dalej, ani, nie wiem, groźnych zwierząt bez kagańca, co jest teraz coraz modniejsze. Działamy w ramach prawa, z możliwościami, którymi dysponujemy w ramach przepisów. Jeżeli to nie przynosi efektu, no to stosujemy to, co jest zawarte w prawie. Mamy swój dział prawny i wobec najemcy, który by nie zapłacił mimo tych wszystkich działań windykacyjnych, stosujemy równolegle wezwania do zapłaty wynikające z prawa. Działania prawne. Tak, mamy dział prawny, który prowadzi proces windykacji, reprezentuje firmę i właściciela poza ewentualnym pozwem. To są już sprawy bardzo indywidualne i zdarzają się bardzo rzadko, więc tutaj zawsze to jest kwestia indywidualnych ustaleń.
Jeżeli z kolei, bo też może tak być, że najemca odda mieszkanie uszkodzone, czy zużyje trochę więcej mediów niż była, powiedzmy, w zaliczkach, czy dojdzie jakieś rozliczenie z administracji trochę po czasie, okazuje się, że najemca mimo wpłaconej kaucji ta i tak nie wystarczyła, najemca coś zalega właścicielowi, więc wobec takich najemców z kolei prowadzimy windykację tak zwaną ponajmową, to jest takie, powiedzmy, mało polskie słowo. I w trakcie tej windykacji, wezwania do zapłaty wobec najemców, wpisywanie ich do Krajowego Rejestru Dłużników, czy nacisk w formie rozmów, spotkań jest prowadzony. Przedsądowych wezwań? Tak. Okej, dobra, wiemy, że w czasie trwania najmu prowadzimy windykację, gdy jest to konieczne. A co jeszcze robimy w czasie trwania najmu, bo to chyba nie wszystko, bo tak, cały czas za coś bierzemy, że tak powiem, prowizję. Zarządzanie najmem nie sprowadza się tylko do wynajęcia mieszkania i tylko do windykacji. Szczerze mówiąc, najlepiej by było to mieszkanie wynająć tylko raz i w ogóle nie windykować z perspektywy naszej. Czyli mieć taki przypadek, że najemca mieszka wiele lat, płaci na czas, i nie trzeba wobec niego stosować żadnych działań windykacyjnych. To ja miałem... Gdyby najem był taki piękny i był taki, powiedzmy, kolokwialnie sexy, to pewnie nie powstałaby ta usługa, bo ludzie nie mieliby potrzeby w ogóle zlecania komuś zarządzania, skoro to zarządzanie byłoby takie łatwe. To historia z takich przyjemnych historii najmowych, to wakacje w momencie, w którym mieliśmy wysoki sezon, wspierałem też zespół warszawski, a jeden z lokali, który pracował u nas od 2012 roku, czy albo 2013, nie pamiętam dokładnie, a jeden najemca, nigdy nie windykowany, zawsze z płatnościami na czas i szczerze, jak wszedłem do lokalu, to myślałem, że lokal jest świeżo oddany po w ogóle do najmu, nie po najmie, więc jakby więcej takich najmów to... Jasne, ja też... Często pomagam inwestorom w kupowaniu mieszkań. Pod wynajem ostatnio pomagałem zakupić właśnie mieszkanie, w którym od innego z naszych właścicieli, bo takie sytuacje czasami się zdarzają, mamy wielu klientów czasem, ktoś sprzedaje, więc kupowaliśmy mieszkanie, którym była nadpłata, 4 czynsze, także ten właśnie też już kilka lat mieszkał i było nadpłacone. Takie sytuacje się zdarzają, ale wobec takich mieszkań, takich najmów też Mzuri ma trochę zadań do wykonania w trakcie trwania najmu. Przede wszystkim bieżące regulowanie opłat w imieniu właściciela, czyli opłat za prąd, za gaz, jeśli występują. No bo mogą być takie przypadki, że przypisujemy te media na najemcę. Kiedy to robimy? Robimy to zawsze wtedy, kiedy mieszkanie ma ogrzewanie własne, czyli nie jest podłączone do jakiegoś centralnego źródła ciepła, na przykład z ciepłowni, czy z kotłowni osiedlowej, czy w budynku, nawet w piwnicy. Są często takie kamienice w centrach, że mają kotłownie i tam te 20 kilka mieszkań jest z tej kotłowni zasilane. Jeżeli nie ma ogrzewania centralnego, no to jest jakiś elektryczny czy gazowy i w takich przypadkach to jest bardzo sezonowy koszt, i ciężko jest nam po prostu zrobić jakieś całoroczne zaliczki, ten koszt, powiedzmy, skacze, więc przypisujemy liczniki na najemcę i on sam we własnym zakresie dba o to, żeby sobie płacić. Te liczniki są na jego nazwisko, nie na nazwisko właściciela, więc jeżeli nie zapłaci, to jemu odetną i jego tam po prostu będzie dostawca prądu, gazu ścigał. No ale poza tym płacimy oczywiście czynsz, zgłaszając odpowiednią ilość mieszkańców względem tego, jaką mamy deklarację z umowy najmu. To też jest zabezpieczenie dla właścicieli. Myślę, że warto o tym powiedzieć, że to my płacimy ten czynsz, płacimy te media, które są na właściciela. Nie musimy sprawdzać najemcy, a to my płacimy i mamy tą pewność, że komornik nie zapuka i nie powie, że no fajnie, że tam mieszkał najemca, ale ty nie płaciłeś, nie? Więc to jest to ważne, że stworzony do tego specjalnie dział mediów na bieżąco przyjmuje wszystkie informacje od administracji, ma bieżący kontakt z dostawcami, z administracjami i to oni regulują wszystkie opłaty i też na bieżąco ewentualnie gdzieś tam te zaliczki najemcom podnoszą, bo widzą jakieś nadmiarowe zużycie. Tak, i poza tym jesteśmy, myślę, że to jest ważne z perspektywy osób, które chcą mieć spokój, jesteśmy punktem kontaktu dla najemcy.
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, czy już spotkałeś, wspomniałeś, działa nasze biuro przy klienta, które przyjmuje wszelkiego rodzaju zgłoszenia od najemców, które naprawdę potrafią być różne, od błahych po jakieś skomplikowane sprawy, więc na tym poziomie staramy się rozwiązywać wszystkie problemy. Jeżeli tego sytuacja wymaga, bo czasami wymaga, konsultujemy problem z właścicielem, no ale taką, powiedzmy, ilość tych problemów staramy się też ograniczyć, znaczy konsultacje, jeżeli one nie są... Nie obciążają właściciela. Nie obciążają właściciela, kosztami. To my po prostu nie zawracamy głowy właścicielowi. Więc bycie punktem kontaktu jest w kwestii opłat, w kwestii właśnie wspomnianej windykacji, czy w kwestii ewentualnych usterek, które wystąpią w lokalu, jest naszym największym zadaniem w trakcie trwania najmu. Więc właściwie to tyle, co robimy w trakcie trwania najmu. A, jeszcze można powiedzieć, że najem w końcu, obiecałem to na początku, ten najem w końcu się kończy, bo zawierane przez nas umowy najczęściej trwają rok. Zdarzają się krótsze, na przykład gdyby taka sytuacja bieżąca, no, sytuacja na rynku najmu pokoi w Poznaniu jest nieciekawa, tak mówiąc skrótowo. No, jest duża podaż pokoi, ceny tam troszeczkę spadają, więc gdyby teraz do nas przyszedł właściciel w Poznaniu z mieszkaniem na pokoje, to przyjęlibyśmy je oczywiście w zarządzanie, ale zaproponowalibyśmy właścicielowi, żeby po niższych cenach te pokoje wynająć, ale zawrzeć krótsze umowy, bo jesteśmy poza sezonem i zawarlibyśmy umowy, które skończą się w lipcu, na początku sierpnia ewentualnie, po to, żeby za kilka miesięcy właśnie na koniec tych umów wprowadzić nowe ceny na tak zwany wysoki sezon najmu i po prostu wówczas zadbać lepiej o interes właściciela, a teraz zabezpieczyć go przed pustostanami. Więc zawarlibyśmy teraz krótsze umowy na tym przykładzie, tak? Ale maksimum, co zawieramy i najczęściej są przez nas zawierane umowy roczne. Okay, no i one się kiedyś kończą. No właśnie, kończy się umowa i co wtedy? I mamy tutaj dział, taką komórkę w firmie, dział aneksowania, który zajmuje się kontaktem z najemcami. Nasze ostatnie statystyki pokazują, że przedłużamy 80% umów. Poza tym najemca ma możliwość wypowiedzenia tej umowy w trakcie, tam są odpowiednie warunki w umowie opisane, no i w takiej sytuacji też staramy się poznać powód, jakby przeprowadzić, o ile to możliwe, taką retencję tego najemcy, żeby on jednak zmienił zdanie, żeby nie wypowiadał tej umowy. Czasami to są powody, które da się na to odpowiedzieć tak, żeby najemcę przekonać do pozostania w lokalu, a jeżeli się nie da, no to mieszkanie ponownie wyceniamy, wyrzucamy je z powrotem do ogłoszeń i szukamy nowego najemcy. Więc właśnie ten dział aneksów, który zajmuje się przedłużeniami umów, nadzoruje te dwa procesy, no i dba o to, żeby jak najmniej mieszkań ponownie trafiło do najmu, czyli żeby przedłużyć jak najwięcej umów. Warunki, na jakich przedłużamy, są wcześniej konsultowane z właścicielami. Prowadzimy też taką politykę informacyjną, że na przykład w obecnej sytuacji rynkowej proponujemy konkretne już rozwiązania cenowe dla właściciela, gdy umowa najmu dobiega końca. Podobnie było też, gdy sytuacja była bardzo dobra, czyli rok temu, tak? Teraz jest trochę słabsza, ale może nie o tym. Więc to są takie rzeczy, które wykonujemy w trakcie trwania najmu. Okej, okay, a kończy się najem, najemca mówi, że się wyprowadza? Wykonujemy odbiór mieszkania. Trochę o tym wspomnieliśmy, że przychodzimy na miejsce, żeby sprawdzić stan mieszkania, sprawdzić czystość mieszkania, sporządzić protokół. To jest ten protokół, który, on już jest gotowy, więc nasi przedstawiciele mają całą listę rzeczy, które były w mieszkaniu, w trakcie, gdy wydawane były klucze. Mają przed sobą listę elementów wyposażenia, mają opis stanu początkowego, no i chcą zrobić trochę protokół rozbieżności, tak bym go nazwał, czyli wskazać w tym protokole końcowym wszystkie ewentualne rozbieżności i wycenić ich koszt usunięcia, tak, no bo to najczęściej są jakieś szkody czy usterki. I ten przysłowiowy but na suficie. To proszę? Ten przysłowiowy no but tak, na suficie. No tak, ale otarcia ścian. No najczęściej wykonywane są z winy najemcy malowania mieszkania.
Też często sporządzamy oświadczenie właśnie z najemcami dotyczące ubezpieczenia OC i korzystamy z polisy, która dodatkowo wspiera tak naprawdę właściciela mieszkania, bo to, że najemca podał szkodę, to źle, ale dobrze, że ubezpieczyciel coś dodatkowo daje, no bo to zwiększa pulę środków, którymi dysponujemy, ponad to, co mieliśmy z kaucji. No te kaucje zawsze są czymś, co nikt nie chce tracić pieniędzy, a jeżeli możemy zabezpieczyć tego najemcę tym OC, to myślę, że warto zawsze z tego skorzystać i nawet te malowanie ubezpieczyciel, jeżeli jest w stanie pokryć, no to często są to 90 albo 100% tego kosztu. Jakiś czas temu uruchomiliśmy sieć konserwatorów. Ona jeszcze nie jest we wszystkich naszych oddziałach, natomiast konserwatorzy mają za zadanie przeprowadzić odbiór mieszkania i dokonać napraw, jeżeli to tego wymaga sytuacja. Więc to są takie złote rączki, które na końcowym etapie też obsługują najemcę. Celem w ogóle tego odbioru jest rozliczenie dokładne kaucji, więc sporządzamy protokół z odbioru, na podstawie tego sporządzamy dokładne rozliczenie kaucji. To jest taki bilans najmu, gdzie uzgodnione są wszystkie opłaty wymagane od najemcy, wpłacone przez najemcę, ale także właśnie koszty sprzątania, napraw, jakichś ewentualnie opłat administracyjnych, jeśli wystąpiły. No i z tego bilansu wynika kwota, którą zwrócimy najemcy w kaucji, ale też czasami niestety wynika z tego jakieś zadłużenie najemcy. To zadłużenie tej windykacji ponajmowej, o której wspomnieliśmy w poprzedniej części, staramy się od najemcy wyegzekwować później. Jakie jest, jeżeli najemca ma kaucję, dajmy na to, nie wiem, rozwali łóżko, ma niedopłatę na mediach, może nie zapłacił ostatniego czynszu, no kaucja nie pokryje, więc jakoś musimy rozdysponować te środki. To jest ważne też dla właścicieli i w jakiej kolejności. Najważniejsze jest zrobić naprawy, bo tak jak powiedziałeś na samym początku, mieszkanie, które stoi puste, on traci pieniądze właściciela, ponieważ powoduje wydatki. No, trzeba zapłacić czynsz, trzeba zapłacić za media, czy mieszkanie jest zajęte, czy nie. A gdy jest puste, to ten koszt jest po stronie właściciela. Więc chcemy jak najszybciej mieszkanie przywrócić do najmu, bo wszystkie pozostałe ewentualne koszty ono może odpracować, gdy już zarabia ponownie. Więc najpierw trzeba zrobić naprawy, a później przeznaczyć ewentualne środki na media. I w trzeciej kolejności ewentualnie dopłaty dla właściciela. Tak. Niestety, ale no myślę, że zwróci się to w tej mierze, że to mieszkanie będzie działało. Czyli to, co ja zawsze przedstawiam właścicielom, to jest to, że ten najem ma taką formę koła, czyli przejęcie, wynajęcie, czas trwania, odbiór, naprawy, wynajęcie. I na tym, na tej zasadzie myślę, że będziemy działać. Ja myślę, że na dzisiaj powiedzieliśmy wszystko. Oczywiście zawsze chętnie odpowiemy każdemu z Państwa indywidualnie na wszystkie pytania. Właśnie zanim może do nich przejdziemy, to powiedz o obecnie obowiązujących promocjach. Stworzyły się dwie rzeczy. W listopadzie zaczęliśmy dla naszych właścicieli promocję pod hasłem Jesień, która jest pomarańczowa, która ma nawiązywać do złotej polskiej jesieni i tego pomarańczu, który się nam wszędzie objawia, a mianowicie z tej opłaty za przejęcie chcemy naszych właścicieli zachęcić do współpracy z nami, dając upust 30%, więc nie 70, nie 100%, a 70% tej opłaty, maksymalnie 2000, więc tutaj już nie będzie maksymalnych 2000 zawsze. I to, co stworzyło się w listopadzie, to 10 lat temu też tutaj współpracujący wtedy z nami Janek i zarząd utworzyli właśnie tą usługę Missouri Investment, czyli inwestowania indywidualnie i tutaj też te kroki w wypadku crowdfundingu zostały poczynione. Minęło 10 lat i dla każdego inwestora, który do końca stycznia zakupi z nami lokal, albo każdego nowego inwestora, który też zakupi z nami lokal, no to ta prowizja za nasze wynagrodzenie jest zmniejszona do 3,3%. I dodatkowo także te 30% upustu, więc te promocje się łączą, a my z powodu, że nie tylko jesień, ale też zima, niech będzie pomarańczowa, chcemy też naszą promocję
połączyć z Missouri Investments i chcemy ją także przedłużyć do końca stycznia, więc obie promocje dla inwestorów, dla właścicieli indywidualnych działają, będą, łączą się i działają, działają do końca stycznia, czyli 30% upustu za zarządzanie i prowizja w wysokości 3,3% za zakup mieszkania. Kończąc, już zmierzając, bo rozmawiałem ponad półtorej godziny, pojawiło się trzecie pytanie od pana Krystiana, które myślę, że oboje będziemy chcieli odpowiedzieć. Ono jest, składa się z kilku pytań. Czy obecnie widać nadpodaż na rynku mieszkań na wynajem? Co myślisz? Tak. Widzisz nadpodaż? Tak. Chodzi o nadpodaż mieszkań. Mhm. Odpowiadając szerzej na to pytanie, obserwujemy ją od sierpnia. Pierwsze jej symptomy było widać po sezonie wyprowadzek, który tak naprawdę jest w czerwcu, w lipcu i jakby po tempie ubywania ofert, które były dostępne w sierpniu. Wspomniałeś, że robimy dużo analityki, między innymi badamy ilość ofert na konkretnych rynkach najmu lokalnych. No i wynika z niej, że w porównaniu do zeszłego roku i w porównaniu co gorsza do 2021, bo porównanie do 2022 jest jakby wypaczone, ponieważ w 2022 mieliśmy efekt wojny, tak zwaną premię wojenną niestety. Nie lubię tego słowa, ponieważ to działania wojenne u naszych sąsiadów. Natomiast w najmie właściciele jakby mieli premię z tego powodu, że było większe zainteresowanie w 2022, więc porównując się do 2022, ciężko byłoby, żeby było mniej ofert, tak? Więc naturalne jest, że jest więcej ofert na rynku względem 2022, ale też jest więcej względem 2021 i to jest już taka, powiedzmy, bardziej negatywna informacja. I spodziewaliśmy się z początkiem września tego roku, obserwując rynek na żywo, że może nastąpić taka sytuacja, w której część właścicieli po wysokim sezonie najmu zostanie bez najemcy. Po wysokim sezonie spada popyt, jest naturalne, że po czasie najmu studenckiego, gdy studenci zasiedlają już mieszkania, po prostu zainteresowanie najmem jest niższe niż we wrześniu i wielu właścicieli zostało bez najemców, no i teraz oni muszą obniżać ceny, więc widać tą korektę cenową, która wynika z nadpodaży. Tu zadał pan Bartek akurat pytanie, jak wygląda aktualna stawka za wynajem w stosunku do zeszłego roku. No one po wysokim sezonie... To jest bardzo ogólne pytanie. To jest bardzo ogólne pytanie, ponieważ jakby w wysokim sezonie, zależnie od miasta, one dorównywały, myślę, roku 2002. No oczywiście teraz spada, ale wracając jeszcze do tego właśnie pytania, to też ta nadpodaż mieszkań na rynku jest, nie wiem, czy to zauważyłeś, ale dość dużo mieszkań jest powielanych w ofertach najmu i w ofertach sprzedaży. I tutaj właściciele, też dużo właścicieli jeszcze próbuje sprzedać na tym kredycie 2%, ponieważ popyt zakupowy w tym momencie jest bardzo duży. I ja widzę tą tendencję, która wydaje mi się, że w tym momencie jest to, że te mieszkania na wynajem, one nie są trochę wynajmowane, są ogłaszane, ale jednak jak się pojawi dobry klient na sprzedaż, to ma ten priorytet, więc czy ta nadpodaż istnieje? No ja bym poczekał, zobaczymy, co będzie z kredytem 2%, w którą stronę będzie szedł rynek sprzedaży, żeby zobaczyć, czy tak naprawdę ta nadpodaż się pojawi. A myślę, że to będziemy w stanie powiedzieć bliżej kwietnia. Myślę, że... Myślę, że nawet w styczniu, natomiast na pewno są atrakcyjne ceny sprzedaży nieruchomości. Zależy dla kogo, czy dla sprzedającego, tak, dla kupującego trochę mniej? Ponieważ wzrosły i chyba są rekordowe na Warszawie, tak jest bodajże ponad 16 tysięcy średnio za metr średnio, tak, więc ceny są bardzo wysokie i wielu właścicieli nieruchomości to skłania do tego, żeby mieszkanie sprzedać.
zamiast wynajmować, ale na szczęście wielu z naszych klientów patrzy na najem długoterminowo i cena nieruchomości z metra zakupu, mam na myśli, nie jest dla nich tak bardzo ważnym wyznacznikiem jak cena najmu. Więc jeżeli chodzi o nadpodaż, no to ona oczywiście wiąże się z popytem. Widzimy, że popyt jest trochę mniejszy niż był. Jakby tych czynników jest kilka, nie chciałbym wszystkich tutaj analizować teraz, bo tak jak mówiliśmy, jest już nasze wystąpienie dość długie. No ale w skrócie można powiedzieć, że to jest odpływ emigracji ukraińskiej w pewnym stopniu. Jest to zmniejszona ilość studentów i to też z tego powodu, że jest mniejsza niż demograficzny, mniejsza demografia, ale też z tego powodu, że po prostu nie wszystkich stać na to, żeby wynająć mieszkanie w dużym mieście jak Kraków, Warszawa, Wrocław czy Trójmiasto, bo te ceny są już tak wysokie, że niektóre osoby po prostu zrezygnowały ze studiów, tak, albo wynajmują pokoje. Albo to, co ja widziałem też po Dolnym Śląsku, no to na przykład zdarza się, że najemcy mieszkają właśnie w Wobrzychu, w takich mniejszych miejscowościach i opłaca im się dojeżdżać, bo mimo wszystko te czynsze są dla nich tańsze, a no poza czasem oczywiście no to wychodzi ich trochę taniej. Odpowiadając jakby tak ogólnie w dwóch zdaniach, no to wzrost cen w 2022 roku się zatrzymał. Są miasta, w których są spadki. Nie chcę teraz wchodzić w te szczegóły, więc dlatego mówię, że są takie miasta. Myślę, że jest jeszcze jedno, może dwa miasta, gdzie można liczyć na jakieś wzrosty, ale one nie są duże, to są raczej 1% wzrosty niż jakieś takie duże, jak były w 2022 rzędu 20%, to takich już na pewno nie ma w tym momencie. No i w porównaniu do inflacji to pewnie trzeba powiedzieć, że w takim inflacyjnym, pod takim inflacyjnym kątem, no to można powiedzieć, że to jest spadek cen, tak? No bo inflacja galopuje, a te się zatrzymały, więc ostatecznie to z wartości pieniądza to będzie spadek, tak? Tu mamy właśnie ostatnie kolejne pytanie, czy stawki najmu zatrzymały się, czy wyraźnie spadły? No one się zatrzymały. Też cena, to co musimy zwrócić uwagę, no cena też jest sezonowa, tak? Najwyższe ceny zawsze notujemy w okresie lipiec, sierpień, wrzesień. Na pewno grudzień to zawsze były spadki, ponieważ ten miesiąc jest tak naprawdę ma, mówiąc tak trochę kolokwialnie, 20 dni najmu. I w tym okresie międzyświątecznym to zapotrzebowanie wyraźnie spada, więc zachęcić... Aczkolwiek Mzuri wtedy działa. Tak, tak. Ale czym, co zachęca na pewno też najemców w tym okresie grudnia, no to są te właśnie spadki cen, szczególnie, że właśnie widzimy tą dużą ilość mieszkań, która została jeszcze po tym wysokim sezonie. Tak, natomiast są miasta, gdzie obecnie widzimy korektę cen. To nie wszędzie, nie w całym kraju. Na pewno nie ma miasta, które by rosło jakoś zauważalnie, ale korekty cen, na pewno takim miastem, w którym jest korekta cen najmu w tym momencie, no to jest Łódź. No ale to może postawimy tutaj w tym momencie kropkę, bo nie chcę... Mamy jeszcze jedno pytanie. Wydzielenie dodatkowej sypialni w większej kawalerce. Jaka będzie różnica w cenie najmu? I to jest kolejne pytanie od pana Bartka. To może ja z powodu, że gdzieś tam z tymi właścicielami sam próbuję wyceniać te mieszkania z analitykiem, czy ma sens? I jak najbardziej. To jest to, że oddzielenie tej strefy zawsze tej dziennej od nocnej, raz, że jest higieniczne, dwa, że też jest pożądane. Jakie to będą wzrosty? No myślę, że nie można tego wycenić jako mieszkanie dwupokojowe, ale takie 50% tej ceny, która jest między kawalerką a dwupokojowym, myślę, że jest w stanie podnieść ten czynsz. Może 25%, to jest zależnie od tego, czy na 40 metrach mamy 40-metrową kawalerkę i wydzielimy sobie jakby ten niepokój, a aneks sypialniany, no to na pewno gdzieś tam, dajmy na to, kawalerka poszłaby za 1000, to, a dwupokojowe za 1500, to myślę, że te 1200 za tą kawalerkę z wydzielonym aneksem bylibyśmy w stanie uzyskać. Oczywiście to jest wszystko bardzo indywidualne, zależne od miasta, zależne od lokalizacji i tak dalej, i tak dalej, ale na pewno zwiększy to raz, że popyt takiego mieszkania, dwa, że tą cenę w niedużym stopniu, ale zwiększy. Więcej pytań chyba Mateusz nie ma.
Więc dziękujemy Państwu za uczestnictwo. Dziękujemy. Chcemy jeszcze zaprosić właśnie o tym, co mówiliśmy, czyli nowych miastach. 28 grudnia o 18 Agnieszka Mitosz będzie prowadziła Zoom, będzie prowadziła tutaj webinar i będzie chciała Państwu pokazać te wszystkie nowe miasta, gdzie zaczynamy, gdzie już mamy. Na pewno będzie mówiła o Cieszynie, na pewno będzie mówiła o Gorzowie, będzie mówiła o Wałbrzychu, o tych wszystkich miastach, które już działają, które zostały przez nas sprawdzone, o Kędzierzynie, które mają różne zwroty i nie zawsze też patrzymy na sam zwrot, ale na przykład na to, że jest duży popyt na rynku i to też jest dla nas ważne, czyli bierzemy dwa czynniki, o których na pewno powie Agnieszka, czyli o popycie, o potrzebach mieszkaniowych danego rynku i o cenach, bo nie zawsze ta cena idzie zgodnie z popytem, ale to też daje gwarancję, tak jak na przykład Warszawa ma tą dużą gwarancję najmu, bo jest ogromnym ośrodkiem aglomeracyjnym, ale ceny są ogromne, więc zwroty są niskie. Więc zapraszamy 28 o 12 i my Państwu dziękujemy. Na pewno webinar będzie dostępny. Zapraszam Państwa do kontaktu z nami, z infolinią wsparcia sprzedaży, z mailem info. Na pewno odzwiemy się do każdego, kto się do nas odezwie. Przypominamy o promocjach. Wszelkie informacje na temat inwestycji możecie Państwo uzyskać na inwestycje Małpa Mazury albo też na info. Zawsze wszystkie maile gdzieś tam wymieniamy między sobą i zapraszamy do współpracy. Dziękujemy Państwu bardzo, bardzo serdecznie. Dobranoc.